Więc kolego, ja to bym ci radził szybko, jeżeli masz taką okazję, otworzyć tą klapę i uciekać. Jak najdalej uciekać od Kazi. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się tu w kolejnym odcinku kolejnej recenzji WTF, sprawdzającej, czy w ogóle to fajne, moi drodzy. Dziś trafiają nam się klocki Kazi. Są to klocki wyjątkowo podobne blockom. Ja tam jeszcze nie do końca odkryłem, o co chodzi, ale no coś mają w związku z tymi blockami i zresztą no kiedyś już blocki pojawiły się na kanale. Tam też właśnie mieliśmy jakieś pierwsze poszlaki. Zapraszam was do obejrzenia blocków, jeżeli nie widzieliście. Moi drodzy, klocki te dostałem od Arka z kanału Lego Świat na trzecie urodziny mojego kanału. Zarówno odnośnik do Arka, jak i do mojego urodzinowego kanału bazowego, bo to bazowy kanał, bo ten kanał przecież jeszcze nie ma roku. Odsyłam was serdecznie, moi drodzy. Te klocki obiecują nam, że przez no, tą zabawę tymi klockami będziemy make children grow, że dzieci będą rosły w pełnym szczęściu. No, moi drodzy, Lego wam tego nie obiecało, więc tylko bawiąc się Kazi będziecie rośli w szczęściu, bawiąc się Lego, no niestety spotka was tylko nieszczęście, smutek i żal pewnie. Złodziej tak szybki, że jak Flash normalnie aż się rozmywa biegnąc. Policjant ciutkę wolniejszy jednak za nim. Jak sprawdzą się klocki Kazi? Przypuszczalnie są bardzo podobne do blocków. Zaraz się okaże, moi drodzy. Zestaw ten był już opakowany od Arka, ale patrzcie za to, jak on go profesjonalnie zapakował. No normalnie jak nowość. Przypuszczam, że w oryginale on nie był nawet tak dobrze zapakowany. Moi drodzy, dzisiaj trochę ten też zestaw robimy, no głównie dlatego, że no wiecie, policji nie brakuje w standardowym Lego. Na moim bazowym kanale była nie jedna recenzja, również was to odeślę do załącznika. Ale też ostatnio jakoś tak zacząłem grać na swoim kanale gamingowym w Lego City Undercover, czyli tajny agent, który traktuje o policjancie. Przestępcy nie mają żadnych szans, kiedy do akcji wchodzę ja, klocko grał, tajny agent Undercover. No i tak mnie właśnie wzięło na policję. Serdecznie was zapraszam też do tego odcinka. Oglądajcie mnie na kanale gamingowym również, tam jest fajnie. Tym bardziej, że gra Undercover już po pierwszym odcinku zapowiada się fantastycznie, moi drodzy. Tak jak mówię, Arek przypuszczam zapakował to lepiej niż było w oryginalności, pakując to takie worki strunowe. Jeszcze jeden zestaw od Arka będzie, on się jeszcze pojawi. Natomiast to jest jego pierwszy zestaw od niego. Znowuż policję właśnie wielką blockową dostałem przecież od Maćka. Żeby było ciekawie, oczywiście od Maciek i Klocki, tak? Żeby było ciekawiej. A na pierwszy rzut oka rzuca nam się brak jakichkolwiek naklejek, ale rzuca też nam się no niezbyt staranny nadruk, no bo widzicie tu jakie to ma wadki, no niezbyt staranny nadruk, gdzie jeszcze pojawia się nadruk, gdzieś jeszcze powinien pojawiać się nadruk, ale teraz nie widzę, ale on gdzieś jeszcze musi być, na masce powinien być, o dobra, tu mamy. No tu ciut lepszy, ale też taki nie do końca. Moi drodzy, Arek nam ulżył i hipki mamy już złożone. I jeżeli chodzi o wygląd, no oczywiście, pomijając fakt, no nie, nie wyglądają dobrze. Widzicie, on, to coś z tym zębem jest jego nie tak, z tym zębem coś nie gra. Znaczy nie no, to nie jest aż tak tragicznie, ale widać wielkie braki w tym nadruku, no coś tu nie hula. Tu jakby te nogi się nie do końca dobrze ściskały, rączki, wow, 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 jak one chodzą lekko, wow. Ta chodzi praktycznie jak normalnie w Lego, a ta nam lata jak, no nie powiem, co, moi drodzy, nóżki chodzą no już lepiej ciutkę, ale też znowu za ciężko. No więc hipek, no co z tego, że nawet nie jest jakoś tragiczny. Oczywiście nie jest okej, ale nie jest też tragiczny, tak bym go nazwał. No to te ruchy tych rączek, no nie do końca. Tylko te nogi, które mu wylatują, widzicie, moi drodzy, kilka ruchów, nogi wylatują. Już wiemy, że będzie źle z hipkami. Mówię, ta rączka lata zbyt lekko, no tu dłoń przynajmniej się rusza w miarę okej, a tu znowu ciężko. Pytanie, czy też łapy te nie zaczną teraz same wypadać. Raczej nie powinny. Główka schodzi na szczęście w miarę łatwo. No ale mamy tutaj jakieś błędy w nadruczku, coś tu nie hula. Przypuszczalnie bardzo podobnie z policjantem. Mówię, pomimo tego, że blocki mają inne hipki, ponoć te klocki mają dużo ze sobą wspólnego. Chyba jedną fabrykę wspólną, aczkolwiek nie jestem pewny. No tu nadruk na twarzy lepszy, ale dalej jest to koślawe. Dalej tu nóżki nam również się wypadają, widzicie, bo no właśnie, ruchy powodują wypadanie nóżek. Ajajajaj, no źle, no źle, no źle. Rączki chodzą ciut lepiej niż tamtym, co potwierdza, że nie ma tu reguły, nie ma tu zasady. Nadruki no też takie, no mogło być lepiej, nie jest najgorzej, ale mogło być znacznie lepiej.
Moi drodzy, jakość klocka, który tu dostajemy, jak go miałem wstępnie w łapach, no nie jest źle. To jest dokładnie tak samo, jak mamy to miejsce w właśnie wspominanych blockach, no nie da się uniknąć tego porównania. Nie jest źle, kloc jest naprawdę w miarę twardy, nie bałbym się, że coś nam tu popęka w rękach, że jest to dziadowskie. To na pewno nie, więc tu okej, okay. Klocek jak najbardziej, nie jest zły. Instrukcja, malutka ulotka, czemu taka malutka ulotka? Czemu Lego może dokładać duże książeczki, a takie klocki nie potrafią? Nie wiem. Ale wiadomo, chodzi o oszczędność, moi drodzy. Dobra, nie traćmy jednak czasu i zbudujmy sobie to, spróbujmy sobie zbudować tychże jakże mały, kurczę, instrukcji tenże zestaw na Speedbuildzie. Oglądajcie. I moi drodzy, tak prezentuje nam się gotowy, złożony zestaw. No i mam mówić wprost, czy mam nie mówić wprost? No dobra, zacznę od mówienia wprost. Nie jest dobrze, moi drodzy. Nie jest dobrze, mogłoby się wydawać, że jest nawet nieźle, że wóz ma sens, że nie wygląda to kurczę jakoś, że w ogóle stoi, że się w ogóle złożyło, wow, że to jakoś działa, że to w ogóle jeździ. No ale musimy, moi drodzy, zacząć przechodzić oczywiście do minusików. Pierwszym oczywistym, czym się muszę tutaj doczepić, spójrzcie, kołpaki tu są jakże legowe, tutaj są całkiem inaczej i nie, i to nie jest tak, że z drugiej strony jest inaczej, inny, wiecie, kołpak, o co chodzi, bo... No właśnie, wyszła druga mega duża wada, ale o tym zaraz. Z drugiej strony jest normalne, wiecie, to wejście, więc nie może być tu inaczej. Druga, moi drodzy, największa wada, tego może nie do końca było widać, jak to budowałem, ale ja to niejednokrotnie miałem podczas już budowy, był taki jeden moment, szczególnie z tymi elementami tu, klocki się po prostu słabo siebie trzymają, bardzo słabo się siebie trzymają, moi drodzy. No tutaj, jak zbudowałem, to jeszcze nie jest tak źle, jeszcze nie mamy tego dramatu, jeszcze to nie działa po prostu tak źle, jak powinno, natomiast dekonstrukcja była lżejsza, tak jak widzicie, tu chciałem jedno koło odczepić, a spójrzcie, dokładnie to samo, odpadło nam cały. Całość tu nam odpadła, klocki trzymają się po prostu przeciętnie. Mówię, i w przypadku zbudowania całej konstrukcji, gdy to jest bryła, gdy to stoi, jest wiadomo, ok, bryła, wiecie, to jest pełna konstrukcja. Natomiast gdy konstrukcja byłaby lżejsza, coś chcemy odczepić, niejednokrotnie wylatuje nam znacznie więcej klocków, niż byśmy chcieli. Moi drodzy, tutaj to wygląda trochę jak bardziej karetka, przez to, że nie mam żadnych studów, ale bardziej przez to, że tu po prostu się może położyć i tak wygląda, nie wiem, to złodziej tu tak sobie jeździ w tym, czy co? I wiecie, no tak troszkę może nie dojechać nawet do tego komisariatu w tenże sposób. No cóż, tutaj w ten sposób się to nie przyczepia, więc to po prostu się tak chyta, więc łatwo ma też uciec stamtąd. Więc kolego, ja to bym ci radził szybko, jeżeli masz taką okazję, otworzyć tą klapę i uciekać. Jak najdalej uciekać od Kazi, bo nie są to po prostu dobre klocki. No widzicie, tu chciałem zdjąć tylko to. Oczywiście, w Lego też mogłoby tak podziałać, a nie podziałoby aż tak. No ja nie chyciłem, to naprawdę starałem się... Staram się, jak się tylko da chycić to i odkleić, odeszło mi z szybą, przedtem odeszło z tym. W ogóle sprawdźmy, czy tu hipek jakkolwiek siedzi, jak on się będzie trzymał. Hipki też jakby są słabe, nogi mi się rozjeżdżają. Dobra, w wozie jakkolwiek może siedzieć, może potwierdzamy info, może siedzieć jakkolwiek w wozie, czyli nie jest źle. Te lusterka, bo to mają być lusterka, wyglądają komicznie, wyglądają po prostu słabo.
Szkoda, bo są to kolejne klocki, gdzie mogło być znacznie lepiej. Moim jednak głównym zarzutem jest to, że mi się nogi rozjeżdżają. Nadruk palicho, a który mógł być lepszy. Rączki chodzą znów za lekko, czyli hipki generalnie są po prostu słabe. Z klockami mogło być lepiej, ale generalnie w wielkich konstrukcjach to się jeszcze jako tako obroni. Tak wygląda jego kokpit tutaj. Jakoś się obroni przy złożonych konstrukcjach, gdy się bawimy. Gdy jednak chcemy odłączyć jakiśkolwiek klocek, to się rozpada. I to by się kłóciło jakoby trochę z moją teorią, że one mają blisko z blockami, bo są blocki trzeba młotkiem rozdzielać. A to nam się to łatwo po prostu rozpada. Pokażę wam się tutaj, ale spróbujmy odczepić to, wiadomo, ale odczepimy to, dobra, tu nie poszło się, to każdy przykład trochę wam podałem. Natomiast bardzo łatwo się to, mówię, po prostu rozpada i słabo się to po prostu trzyma. Zbyt mało siły musimy włożyć, by te klocki nam się rozłączyły. Ja nie jestem pewien, czy kazy jeszcze istnieją, czy jeszcze funkcjonują na rynku. Chyba nie kojarzę i nigdzie ich nigdy nie widziałem. Chociaż chyba nie, dobra, gdzieś je może widziałem, więc pewnie istnieją jeszcze na rynku. Te kazy, jeżeli tu informacja mnie nie myli, są z 2003 roku, więc moi drodzy, mogą się bardzo dużo zmienić od tamtego czasu. Mogło wyjść coś nowego, lepszego i tak dalej. Chociaż może być założenie firmy, a klocki mogą być nowsze. Mimo wszystko, gdy wpadną mi raczej, żebym je kupił od nowa i tak dalej przetestował, nie umieszkam tego zrobić. Natomiast mówię, tu był element, to po prostu tak, o, widzicie, chciałem odczepić to, wypadło przy okazji to. No ciężko się tym po prostu bawi, a patrząc na całość, wątpię, by były to klocki, że tak powiem, tanie. Wątpię, by były to klocki tanie. Wiadomo, nie są klockami drogimi, jak Kobi czy pewnie Blocki, ale też nie są klockami na przykład za dychę, nie? Raczej nie polecam, moi drodzy, raczej klocków Kazi nie polecam. Będą jeszcze jedne Kazi ze Spider-Manem, to na pewno. Jeżeli lubicie policję, to zapraszam was na inne filmiki, czy na tym kanale, to chociażby Xippo, które były świetnymi podróbkami, jakże małą samą firmą, ale świetną podróbką, naprawdę bliską do Lego. Nie brakuje również policji, tak jak mówiłem na moim bazowym kanale, ale i zapraszam was i na mój kanał gamingowy, gdzie dziś gramy w Lego City Tajny Agent. Świetna gra. Dzięki za to, że byliście znów ze mną. Nie zapominajcie zostawić po sobie śladu. Do zobaczenia wkrótce. Bye!